Bardzo się cieszymy, że możemy być w Poznaniu z trzecią restauracją. Jesteśmy już w mieście od jakiegoś czasu. Poznań rośnie, poznaniacy lubią Maxa, widzimy to w odwiedzinach, widzimy to w jakich burgerach sympatyzują. Wiemy, że bardzo lubiane są opcje wegetariańskie, czyli nasze burgery roślinne i bardzo cieszymy się, że możemy otworzyć tu już kolejną naszą restaurację. Rzeczywiście ta roślinna oferta, burgery wegetariańskie to coś, co nas wyróżnia. Tak naprawdę rozkładając burgera na czynniki pierwsze, czyli mówiąc o tej proteinie, czy o tak zwanym kotlecie, którego można wybrać do burgera, to na ten moment aż 4 nasze proteiny są niemięsne, a 2 proteiny są mięsne. Czyli tak naprawdę na 6 mamy 6 możliwości, z czego te 4 nie są mięsem. Jest to albo ser halloumi, albo proteina czy z kiełków grochu, czy z fasoli mung. I wierzymy, że tak naprawdę te nasze wegetariańskie, roślinne burgery to już nie jest alternatywa, tylko po prostu smaczny wybór, ponieważ nie chcemy mówić o tym, że to są alternatywy do burgerów, tylko smaczne wybory. Poznań jest, jak popatrzymy sobie na nasze restauracje, mamy ich 26, dzisiejsza restauracja jest 26, to po Wrocławiu, który jest takim wyjątkowym miejscem na mapie Polski, Poznań jest zaraz za Wrocławiem, jeżeli chodzi o sprzedaż tych wegetariańskich burgerów, więc poznaniacy, dziękujemy za to zaufanie. Max powstał w 1968 roku na kole podbiegunowym w Szwecji. Jest to firma rodzinna założona przez Kurta Bergforsa, która aktualnie zarządzana jest przez jego synów, Christophera i Ricarda, czyli dalej jest to firma rodzinna. I w Szwecji jest to już brand, jest to już coś, co Szwedzi znają, lubią i też bardzo szanują i wspierają, ponieważ jest to ich rodzima marka. My w Polsce jesteśmy od 2017 roku, no i przez te kilka lat udało nam się otworzyć już 26 restauracji i na tym się na pewno nie zatrzymujemy. Dzisiaj do oferty, nawet nie dzisiaj, a dokładnie wczoraj do oferty powrócił burger Crunchy Nacho, którego goście, którzy odwiedzają Maxa, mogą kojarzyć, ponieważ był to burger, który był do tej pory jedyny raz w naszej ofercie w 2021 roku. Dzisiaj mamy powrót, jest lekko zmieniona receptura, chrupiące nachosy, więc jeżeli ktoś lubi meksykańskie klimaty, na pewno zasmakuje.